To nie kolejny superbohater, a profesor Philip Zimbardo, autor słynnego eksperymentu więziennego na Uniwersytecie Stanforda. Profesor, który całe swoje naukowe życie poświęcił zrozumieniu istoty zła, ma pomysł na to, jak wydobywać z ludzi dobro. Projekt bohaterskiej wyobraźni od roku rozwijany jest w Polsce. Jego koordynatorką jest dr Agnieszka Wilczyńska. Jego głównym celem jest wzbudzanie, prowokowanie bohaterskiej wyobraźni, a zatem prowokowanie osób do wyobrażania sobie siebie jako bohaterów. I to takich bohaterów dnia codziennego, nie bohaterów takich jak Spider-Man czy Batman, czy takich, którzy rzucają się pod koła pociągu, żeby kogoś uratować, ale o takich, którzy dokonują pewnych drobnych czynów codziennie, które wywołują znaczące zmiany w funkcjonowaniu, takim społecznym, codziennym. Pod koniec sierpnia tego roku Krakowska Akademia została pierwszą akredytowaną jednostką naukową w Polsce realizującą projekt bohaterskiej wyobraźni. I'm sending my best wishes to the faculty, students and administrators of Cracovian University at the inauguration of your new academic year. During my recent meeting in August of this year with your rector, Jerzy Malek, and the Dean of Faculty of Psychology and Humanistic Science, Leszek Pawlowski, when we talked about the cooperation of your great university with our new educational program at HIP. I also discovered at that time that Cracovia Academy is the first accredited university in all of Poland. Bravo for this fine accomplishment. Profesora Zimbardo do współpracy z uczelnią zaprosiła pani Agnieszka Konik z Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych. Idea jest taka, żeby przełożyć wiedzę naukową na praktykę, żeby ludzie przechodzili z chęci zrobienia czegoś dobrego do działania. Nie wystarczy tylko współczuć, być empatycznym, tylko właśnie trzeba zacząć działać. I ten projekt daje nam to narzędzie, konkretne narzędzie zastosowania wiedzy, świadomego podejmowania odpowiedzialności za nasze życie i otoczenie. W związku z inauguracją projektu 2 grudnia w Krakowskiej Akademii odbyło się spotkanie informacyjne dla studentów i pracowników zainteresowanych współpracą.